Dzień dobry. Dzisiaj będziemy konfigurować priorytety zasilania w hybrydowych falownikach AZO ESB. Jak widzimy, mamy taki zestaw podłączony na szybko. Są to cztery panele o mocy 375 W. Każdy dwa akumulatory żelowe o pojemności 200 Ah i napięciu zamianowym 12 V. A więc mamy sobie dwa podłączone szeregowo, bo mamy dzisiaj do dyspozycji inwerter AZO ESB 6KW 24V, czyli potrzebujemy napięcia zamiennego akumulatorów 24V. Ok, przechodzimy sobie do menu, czyli do naszego wyświetlacza, ponieważ dzisiaj będziemy skupiać się na nim i omówimy sobie, jak skonfigurować priorytety obciążeń naszych odbiorników. Jak widzieliście, naszym odbiornikiem dzisiaj będzie farelka, która potrzebuje do zasilania mocy około 2000 W. Dobrze, czyli mamy ogólnie do dyspozycji mamy trzy priorytety. Jest to zasilanie z sieci, zasilania z paneli fotowoltaicznych wspomagane z siecią i akumulatorami oraz same panele fotowoltaiczne. Jak przejść do wyboru priorytetów? Bardzo proste. Przytrzymujemy przycisk Enter przez około 3 sekundy. I jak widzimy, przechodzimy do ustawień. Nas interesuje zmiana programu pierwszego, bo tam są konfigurowalne nasze priorytety. Zatwierdzamy enterem. Jak widzimy, mamy do dyspozycji 3 USB, SUB oraz SBU. Program USB jest domyślnym programem i polega na tym, że obciążenie jest pobierane z sieci, zasilane z sieci, zasilanie z akumulatorów i paneli fotowoltaicznych dostępne tylko w wypadku braku sieci. A więc ok. Akceptujemy również enterem, wejdźmy sobie do menu głównego i zobaczymy, jak to będzie działać. Podłączamy naszą farelkę, włączamy ją właśnie i zobaczmy, że od razu nasze urządzenie, nasz inwerter pracuje w bypassie, czyli po prostu zasilanie odbiorników wspomagane jest z sieci, co tak naprawdę powoduje nam dodatkowy koszt, ponieważ oczywiście musimy za tą energię pobraną z sieci naszego dostawcy po prostu zapłacić, a nie wykorzystujemy naszej instalacji off-gridowej maksymalnie możliwości paneli oraz akumulatorów. Dlatego musimy zmienić priorytet naszego falownika, czyli przechodzimy z powrotem do ustawień, wyłączymy farelkę, program numer 1, enter, i drugim priorytetem jest priorytet zasilania paneli fotowoltaicznych PV, to jest SUB, taką nomenklaturę nosi ten priorytet i polega on na tym, że energia z paneli PV jest głównym źródłem zasilania. Ale w przypadku małej ilości energii z paneli PV, niewystarczającej, odbiorniki, czyli nasza farelka, będzie zasilana równocześnie z paneli i z sieci. Czyli po prostu sobie inwerter dobierze brakującą moc tak, aby z sieci, tak aby nasza farelka, czyli odbiornik, był zasilany bezprzerwowo, czyli cały czas pracował tak, jak powinien pracować, a w przypadku braku zasilania z sieci, odbiorniki będą zasilane z paneli PV i akumulatorów. I to też również sprawdzimy. Nie używaliśmy menu, dlatego nam automatycznie inwerter wyszedł, ale z powrotem. Pierwszy program SUB akceptujemy, czyli będzie energia teraz pobierana z paneli fotowoltaicznych i sieci, ale jeżeli odłączymy sieć, powinno przejść na zasilanie tylko z paneli PV i akumulatorów. I to sprawdzimy. Przechodzimy do menu. Włączamy farelkę. Możemy sobie oczywiście na ustawieniach podglądnąć wszystkie dane, napięcia i tak dalej, i zobaczyć, jak widzimy tutaj 1,63 kW pobierane w tym momencie z urządzenia. Cały czas pracuje bypass, ponieważ wspomagane jest z sieci po prostu zasilanie odbiorników.
teraz wyłączymy sieć. Jak widzimy, bypass od razu zniknął i urządzenie dalej, farelka jest pobierana. Urządzenie pobiera w tym momencie prawie 1,9 kW, ale farelka pracuje niezmiennie cały czas tak samo. Czyli program, nasz drugi program, czyli SUB, działa i energia jest pobierana z paneli PV i w tym momencie również z akumulatorów, jak widzimy. Ok, teraz trzecim programem to jest proces zasilania również z paneli PV. Jest i panele fotowoltaiczne są z głównym źródłem zasilania, ale w przypadku niedostatecznej ilości energii z paneli nasza farelka będzie zasilana równocześnie z paneli i akumulatora. A w przypadku rozładowania akumulatora farelka będzie wtedy zasilana z sieci. Czyli tym się po prostu różnią te dwa programy. Ok, czyli przechodzimy sobie z powrotem do menu. Program pierwszy, enter, i ostatni program to jest SBU. Zatwierdzamy i w tym momencie będzie on pracował tak samo, ale jeżeli by akumulatory po prostu zostały rozładowane, wtedy automatycznie inwerter przełączy na zasilanie z paneli i z sieci. Dziękuję za uwagę.